Na dzień dobry YouTubie. Generalnie tak jak obiecałem, może dostaliście film z pszczołami wcześniej niż to, co wrzucam. Tak więc, tak jak obiecałem na filmie o pszczołach, pokażę jak to wygląda już po uzupełnieniu wieloma jajkami i tackę wylęgową włożoną. 14 mija dosłownie dzisiaj 14 dni, a przepiórki już zaczynają się kluczyć. I otóż tak, wilgotność jest na 70%, to jest wilgotność na klujna. Te przepiórki się będą dzisiaj kluły. To znaczy, mam nadzieję, bo już słychać. Już przy tam jest generalnie takie jedno jajko wydziobane, więc niebawem prawdopodobnie się wykluje. O, teraz słuchajcie, teraz spróbuję się zamknąć i nasłuchujcie. Ćwirkania. Obawiam się, że nic z tego. Znaczy, ćwierknęło, ale nie wiem, czy to komórka wychwyci. No tak czy siak, słychać leciutkie stukanie. Mój mikrofon niestety chyba nie jest na tyle potężny, żeby mi się udało to wychwycić w komórce, ale odnośnie klucia, to jest dosyć istotne. W ramach prób i błędów stwierdziliśmy, że tak, wilgotność podbijamy oczywiście do 70% plus na dodatek psikamy jajka wodą. Normalnie takim spryskiwaczem z wodą psikamy. To jest o tyle istotne, że błona u przepiórek i jajek jest na tyle jakby gęsta i elastyczna, że i jak ona się nie nawilży, jak ją się nie nawilży tak naprawdę, to przepiórki, no część się wykluje oczywiście, o tutaj widzicie jest tu chyba, o jest już zbite prawie tu, o widzicie jest tu jest, o zaczęły ćwierkać. Wracając do błony, zasadniczo gdy błona jest nienawilżona odpowiednio, ona jest na tyle twarda i grubo elastyczna, to znaczy elastyczna na tyle, że dziobiąc ją nie przebije ptak, te przepiórki po prostu zamrą i no, się nie wyklują, a chodzi jak na największą klujność uzyskać. Więc polecam zasadniczo, plus na dodatek tak raz na godzinę przed kluciem przez powiedzmy pół dnia zwilżać te jajka, trochę poczekać aż jest, niech wchłonie ta skorupka tą wodę, a później zamknąć, od razu wodę odparuje, nie? I to polecam robić, to wtedy klujność jest większa, a nawet słychać skubanie tam. No ale dobra, wracając, to jeśli chodzi o przepiórki i za tydzień pewnie pokażę, jak wygląda już odchowalnik z tymi przepiórkami młodymi. Przygotowany jest, tylko już chcę pokazać z przepiórkami, żeby nie było, że sam. No tutaj widzimy na innych piętrach co tydzień są wykładane jajka, a tutaj moja chluba, z tyłu jajka kacze i z przodu jajka indycze. Generalnie powinny indyki, to nie wiem kiedy będą, no znaczy wiem, za 2-3 tygodnie, a kaczki powinny być w sumie też jakoś tak, bo to są mieszanki kaczek, więc słuchajcie, też powinny być za dwa tygodnie. No generalnie tu jest tu około 360 jajek, wykluć myślę, że się wykluje około 300. Idąc standardem do odchowalnika i no i widzicie, te jajka już są suche tak naprawdę, bez zamykania wszystko wyparowało, ale ważne, że skorupka trochę wchłonęła tą wodę, to jest dosyć, naprawdę to jest istotne przy kluciu przepiórek. No temperatura cały czas, no teraz nie pokażę, mogłem pokazać od razu, a temperatura zasadniczo tutaj na tym z wilgotnością była 37,8.
A teraz przechodząc na te, z czego nie wiem, czy już kiedyś tłumaczyłem, test kontrolka, nie? Ona zawsze będzie działała, a na wypadek, gdyby skoczyło do 39, to się wyłączy, odetnie prąd. Tu z kolei to jest ten główny regulator. No i na nim jest temperatura 38 i spada o 1 stopień. Gdy spadnie o 1 stopień, włącza się i podbija znowu, nie? Więc tu będzie w granicach 37-38, tutaj na to nie, nawet nie ma co patrzeć, to jest awaryjny. A tutaj no też tak samo w granicach, tylko że tutaj wilgotność pokazuje, nie? I tutaj wilgotność na klucie ustawiamy na 70%, a normalnie na 55%, nie? Czyli na pół tygodnia w momencie klucia ustawiamy na wyższą wilgotność tym jajkom zasadniczo. Które się jeszcze nie klują, tak naprawdę to nie przeszkadza, przynajmniej nie przez parę dni, przez 3-4 dni, jak jest większa wilgotność w tygodniu, to wyrąbana naprawdę. Dobra, tyle jeśli chodzi o klujnik, za tydzień pokażę już pisklaki i tyle. No to na razie, cześć.